do Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej pana Bogusława Gorskiego. Witam przewodniczącego Komunistycznej Partii Polski pana Józefa Łachuta. Również witam dyrektora przedstawicielstwa Fundacji Róży Luksemburg, członka niemieckiej partii lewicowej Die Linke, chyba dobrze uczytałem, pana doktora Holger Polita. Chciałem również powitać redaktora naczelnego tygodnika Fakty i Mity pana Romana Kopińskiego. Chciałem powitać panią senator profesor Marię Szyszkowską. Witam również panią senator, panią Krystynę Sienkiewicz. Witam również byłego sekretarza generalnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pana Marka Deducha. Witam również prezesa Stowarzyszenia Melodrum, pana Czesława Janika. Również witam pana Grzegorza Kurczuka, przewodniczącego Platformy Socjalistycznej SLD. Również witam pana Andrzeja Ziemskiego, redaktora naczelnego Przeglądu Socjalistycznego. Pana Bogdana Ilka, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. I również witam panią Alicję Tysiąc. Witam panią. Witam również wszystkich przybyłych i wszystkich. Kongresy, ja tylko przypomnę dla przybyłych. Przerwelanta. Nie, nie, nie widziałem na przykład, ale jeszcze zrobię tak. Nie, na stół może nie. Ale teraz przejdźmy w takim razie, koledzy pracują, do zgłaszania pani doktor. Wyrażę pani zgodę? Dziękuję. Proszę.